kalendarz 2017 przedstawia się całkiem korzystnie. Pierwszy długi weekend mieliśmy w styczniu, teraz poleniuchujemy sobie w maju. Jak majówkę spędzają radni miejscy? Od razu powiedzmy sobie to wyraźnie, nie wszyscy suwalscy radni mogą pozwolić sobie na wypoczynek. Dlatego niektórzy z nich spędzą go pracowicie i na miejscu. Pracowicie, no, prowadzę działalność gospodarczą, jestem lekarzem weterynarii, nie mam możliwości, żeby zwierzęta nie chorowały, także muszę być na stanowisku pracy. Szkoda, bo wypoczęty radny to bardziej wydajny radny. Doskonale rozumieją to członkowie tej społeczności, którzy majowy wypad zaplanowali na sportowo. W czasie majówki zamierzamy z mężem wybrać się rowerami do Grodna. Mamy zaproszenie do takiej wycieczki dwudniowej. No i czekamy tylko na pogodę. Już rowery są przygotowane na wyjazd. Także będzie to zwiedzanie Grodna, zwiedzanie miasta już bez rowerów, ale ten odcinek przejścia granicznego pokonamy na rowerach. Także bardzo się cieszę. No nie wiem, mam nadzieję, że tak. Zwykle była dobra. W tym roku nie sprawdziłam, bo wiosna jakoś tak wolno przychodzi, ale lubię jeździć rowerem, więc myślę, że to będzie i dla zdrowia z pożytkiem i oczywiście dla odświeżenia sobie wiedzy na temat tego pięknego miasta, które bardzo kocham. Majówkę jak spędzam? Wyjeżdżam w góry, proszę pani. Wyjeżdżam w góry, będę spacerował po pięknych Beskidach. Polecam. Sportowcy z kolei stawiają na rekreację, choć nie wykluczają małych, rodzinnych rozgrywek. Z rodziną. Wiadomo, długi weekend się zbliża, w zależności jaka aura będzie na zewnątrz, która nas w tej chwili nie rozpieszcza, ale myślę, że z rodziną wyjedziemy gdzieś nad wodę, grilla pierwszego zrobimy i tak z dziećmi spędzimy majówkę. Piłka będzie pan grać? Też na pewno, bo bardzo lubię to. Spotkania w gronie najbliższych i pierwsze grille zdominują życie większości w ciągu kilku najbliższych dni. Oczywiście przed lub po wypełnieniu obowiązku patriotycznego. Przede wszystkim bardzo bym chciał, żeby była ładna, piękna pogoda, bo święta majowe, te pierwszy weekend i drugi trzeba spędzić z rodziną. Ale będziemy mieli również w naszym mieście mnóstwo przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, narodowym, również o charakterze kulturalnym. Z pewnością zadbam o to, by osobiście, ale także moja rodzina wzięły w tym udział. Bardzo zacnie, świętując narodowo i świętując rodzinnie. Tu w Suwałkach, tak? Ależ oczywiście, że w Suwałkach. Myślę, że w gronie rodzinnym, no chyba 3 maja, to jest święto Konstytucji Polskiej, to na pewno uda mi się na mszę oficjalną, czyli wejdę to jak każdy mieszkaniec, a te wolne dni, bo to jest długi weekend, z rodziną, może będzie pogoda ładniejsza, to udam się na grilla gdzieś, a tak w gronie rodzinnym. Spędzę majówkę w gronie rodzinnym i zobaczymy z żoną, czy wyjedziemy gdzieś, to jeszcze nie mamy w planach, ale czas pokaże. Wśród radnych miejskich znalazł się jeden, który większość majowego weekendu spędzi na obczyźnie i bez rodziny. Wylatuję do Portugalii, trochę słońca zażyć i trochę ciekawych pomysłów przywieźć do Suwałk na temat wzmacniania obywateli w ich działaniach oddolnych. Grille i wyprawy po Suwalszczyźnie uzależnione są od pogody, a ta, jeśli wierzyć rajcom, będzie im sprzyjała. No, majówka będzie na pewno przy bardzo ładnej pogodzie, tak słyszałam w telewizji, także na pewno na świeżym powietrzu. Gdzie? No jeszcze dokładnie nie wiem, muszę ustalić to. Także jak na pewno gdzieś w okolicach Suwałk, na Suwalszczyźnie. O tym, czy nasza rozmówczyni i jej źródła informacji jest prawdomówna, przekonamy się już za chwilę.